Przeżyliśmy święta Bożego Narodzenia, a przed nami dopiero Sylwester, Nowy Rok, no i wreszcie zakończenie całego cyklu 6 stycznia, wieczór Trzech Króli, których pan Ryszard Petru, jak wiadomo, naliczył aż 6, bo mu się dwoiło w oczach. Proszę państwa, w tym okresie bożonarodzeniowym nasz nieszczęśliwy kraj, jak już wielokrotnie mówiłem, pogrążony jest w nirwanie, no i w związku z tym nic się nie dzieje, wszyscy tam odpoczywają po tych świątecznych, prawda, uniesieniach, ale świat nie czeka, bo na świecie różne rzeczy się dzieją. No i proszę państwa, pierwsza rzecz, która się stała, tak, tu muszę powiedzieć, że mnie proroctwa wspierały, jeśli chodzi o stan wojenny na Ukrainie. No wszystko się potwierdziło właśnie dzisiaj. Pan prezydent Piotr Poroszenko odwołał stan wojenny na Ukrainie, mimo że sam zauważył, że zagrożenie ze strony rosyjskiej, nic się nie zmieniło, jest dokładnie takie samo, jak i było przedtem. No ale to w takim razie, dlaczego stan wojenny odwołał pan prezydent Poroszenko? A odpowiedź jest prosta, bo Międzynarodowy Fundusz Walutowy przyznał Ukrainie 5 miliardów dolarów, a z tego 1,5 miliarda jeszcze przed świętami tam trafiło, no to o to chodziło, żeby tam wydudlić jeszcze, wydoić parę miliardów od głupiego Zachodu. No i stan wojenny został odwołany, bo to po co tam stan wojenny, jak już forsa jest przelana, prawda? Nie, teraz nie krew się przelewa, tylko szmalec się przelewa z konta na konto. No i widzimy, że pan prezydent Poroszenko znakomicie opanował sztukę obcinania kuponów od prezentowania Ukrainy jako państwa specjalnej troski. No widać wyraźnie, że ta pani, co tam szefuje Funduszowi Walutowemu, to serce jej natychmiast stopniało jak wosk na widok tych paroksyzmów, jakie tam zły Putin potrząsa strasznym knutem nad Ukrainą. No to oczywiście nie ma w tej sytuacji innego wyjścia, jak obetrzeć łzy złotym plastrem. No i ciekawe, jak długo, no jak długo prezydentowi Poroszence starczy te 5 miliardów dolarów, jak wspominałem, to może za takie pieniądze może stworzyć przed wyborami prezydenckimi, które mają się odbyć w marcu, wrażenie poprawy sytuacji. No, a jak się sytuacja zacznie poprawiać, przynajmniej takie wrażenie powstanie, no to oczywiście być może, że z tego powodu notowania prezydenta Poroszenki pójdą w górę, a pięknej Julii Tymoszenko zaczną pikować w dół i w ten sposób pan prezydent Petro Poroszenko jeszcze raz wygra wybory prezydenckie, chyba że CIA postanowi tam dokonać podmianki, a to wtedy żadne stany wojenne mu nie pomogą, będzie musiał w szlafroku uciekać tak jak jego poprzednik Janukowicz. Ach, proszę państwa, co to za widowisko, zresztą to i wcześniej bywało, o czym świadczy taka piosenka jeszcze z lat 70., a mnie się marzy kurna chata. No i tam właśnie autor tej piosenki śpiewa, że gdzieś tam prezydent zbiegł w szlafroku, gdzieś tam przyjęli jako wskaźnik stopę zysku. No więc tu jedno i drugie się, jak widzimy, zazębia, ale proszę państwa, Ukraina to Ukraina. Większej rangi wydarzenie się wydarzyło, mianowicie Stany Zjednoczone postanowiły wycofać wojsko z Syrii. Na jakiej zasadzie to wojsko się tam znalazło, to Bóg jeden wie, bo i Syria, i Stany Zjednoczone są członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych i wszyscy się zobowiązują, że będą przestrzegali karty Organizacji Narodów Zjednoczonych, no ale widzimy, że tam jak trzeba, to wojska się wprowadza bez ceregieli. No, a teraz pretekstem do tego, żeby wojska tam wprowadzić, było państwo islamskie. I pretekstem do tego, żeby wojska wycofać, też jest państwo islamskie. Mianowicie wtedy to było, że państwo islamskie powstało, no a teraz, że zostało pokonane, ale chyba nie do końca, dlatego że misję ostatecznego zwycięstwa nad państwem islamskim
otrzymała Turcja. No to będzie to miało daleko idące konsekwencje, bo skoro tak, to wynika nieomylny to znak, że Stany Zjednoczone położyły lachę na niepodległy Kurdystan, bo albo niepodległy Kurdystan, albo Turcja będzie wykańczać państwo islamskie w Syrii. Połączyć tych dwóch rzeczy niepodobna, dlatego że niepodległy Kurdystan oznaczałby rozbiór Turcji. No więc skoro prezydent Trump się dogadał z prezydentem Erdoganem, no to raczej jeszcze Kurdowie będą musieli poczekać na niepodległy Kurdystan. No tak długo czekają. No, Polska czekała 123 lata po rozbiorach, żeby się odrodzić, jak państwo wiecie. No to i Kurdowie mogą poczekać, zwłaszcza że oni jeszcze państwa nie mieli. Natomiast Polacy to mieli. O to jeszcze jakie to mocarstwo było europejskie. No ale to tak. Wielka sława to żart, jak głosi operetka Baron Cygański bodajże, więc proszę państwa, tu na nas się to sprawdza. No i jeszcze jedno wydarzenie zagraniczne, które rzeczywiście może tutaj doprowadzić do zmian, może pociągnąć za sobą konsekwencje. Otóż właśnie dzisiaj Rosja przetestowała rakietę hipersoniczną, zdolną do przenoszenia ładunków jądrowych. Tak mówią, zimny rosyjski czekista Putin właśnie taką wiadomość puścił. Co jeśli ta wiadomość jest prawdziwa, a bardzo możliwe, że jest prawdziwa, no to by to oznaczało, że wszystkie tarcze antyrakietowe właściwie nie stracą sens, bo ta hipersoniczna rakieta jest niezdatna do przechwytywania przez te tarcze antyrakietowe. To może być taki wyścig zbrojeń, jak to jeden poeta, to literatura zawsze wyprzedza życie. No i tam poeta pisze, że profesor Glass wynalazł antymaskowy gaz, a antygazową maskę inny profesor wynalazł. No i tak się tam przekomarzali ci profesorowie. Proszę państwa, kiedy tak świat się przekomarza, a to z prezydentem Poroszenką, a to z niepodległym Kurdystanem, a to z państwem islamskim w Syrii, to tutaj w naszym nieszczęśliwym kraju no, rozwija się niezwykle kampania oskarżania duchowieństwa rzymskokatolickiego o pedofilię, molestowanie i inne bezeceństwa. Ciekawe, że duchowni innych wyznań nie są o takie rzeczy oskarżani, a tylko duchowieństwo Kościoła rzymskokatolickiego. Zwracałem uwagę wielokrotnie, że to przypomina taką kampanię przeciwko Kościołowi katolickiemu, jaką w latach 30., to znaczy w roku 1936 i 1937 rozpętały niemieckie władze, to znaczy niemieckie nazistowskie władze w Rzeszy III. No i Goebbels w swoim dzienniku notuje właśnie, jak to tam trzeba z tym duchowieństwem, z klechami, jak to on mówi, z klechami, jak to trzeba walczyć. No i dwie takie tam dyrektywy podaje, że od strony afer obyczajowych, no i do i afer takich finansowych. Więc widzimy, że cały repertuar goebbelsowski został tutaj uruchomiony. No i nawet taki mało spostrzegawczy książę Kościoła, jak ksiądz arcybiskup Gądecki, wreszcie zauważył, że ktoś mu koło pióra robi. No i mówi dopiero teraz w jednym tam ze swoich wystąpień, czy nawet w kazaniu, powiedział, że teraz na tym tle tej kampanii antykatolickiej, to na tym tle można lepiej zrozumieć przyczyny, dla których powstał film Żyd, Żyd. No to taki zwolennik dialogu z judaizmem, jak już takie rzeczy mówi, to co mamy robić my, zwyczajni antysemitnicy, prawda? To my, to nie wiem, teraz chyba będziemy musieli przejść na inne pozycje, bo jeśli arcybiskup Gądecki nas zacznie wyręczać w takich domysłach, no to właściwie
pora umierać, nawet moim zdaniem. Proszę Państwa, miejmy nadzieję, że nie ma takiej, że mieli rację starożytni Rzymianie, którzy mówili, że nie ma takiej bramy, której by nie przeszedł osioł obładowany złotem. No i z tą kampanią, z tą pedofilią, z tym molestowaniem, to jest wszystko mądrość etapu. Najwyraźniej Żydokomuna akurat na tym etapie uznała, że trzeba tutaj spacyfikować duchowieństwo katolickie. To wskazuje, skoro tak, bo to jest duchowieństwo rzymskokatolickie, pełni w naszym nieszczęśliwym kraju rolę szlachty, taką namiastkę szlachty. Bo szlachtę tą tradycyjną to nasi wrogowie wyrżnęli, okupant sowiecki, okupant niemiecki, jaki tylko chciał, to wyrzynał. No i proszę Państwa, mamy taką namiastkę szlachty właśnie w postaci duchowieństwa katolickiego. I najwyraźniej nie trudno się domyślić, że celem Żydokomuny jest odcięcie narodu polskiego nawet od takiej namiastki warstwy przywódczej, żeby tym lepiej, tym łatwiej i tym bezpieczniej go zoperować, jak już przyjdzie moment, żeby tu oficjalnie ogłosić żydowską okupację Polski. No, niestety rok 2018 trzeba uznać za katastrofalny dla naszego nieszczęśliwego kraju, a również dla naszego narodu, dlatego że skoro Stany Zjednoczone, prezydent Stanów Zjednoczonych zatwierdził ustawę 447, to jej konsekwencją być może już w przyszłym roku może być okupacja żydowska, okupacja Polski, która będzie, myślę, że może się okazać jeszcze gorsza od okupacji sowieckiej, czy tam nawet nazistowskiej, bo już nie niemieckiej. Proszę Państwa, tamte były bardzo takie srogie i brzemienne, opłakane skutki, ale przynajmniej stwarzały nadzieję, bo okupacja niemiecka, no to wojna się toczyła, byli alianci, więc można jeszcze było mieć nadzieję, że alianci Niemcy pokonają, no i wtedy jakoś tam się ratujemy. A okupacja sowiecka to samo, no był Zachód cały, który tam zimną wojnę z sowieciarzami przeprowadzał, no i była nadzieja, że możemy liczyć na jakieś auksilia z tamtej strony. W przypadku okupacji żydowskiej tak nie będzie. W przypadku okupacji żydowskiej tak nie będzie. No i zdaje się, że dopiero teraz jego ekscelencja arcybiskup Gądecki to zrozumiał. No ale czy to aby nie za późno, bo jak Żyd wis, no to przecież może być ksiądz wis też. Proszę Państwa, no, trudno się bawić w proroctwa jakieś takie, ale no, trzeba przewidywać. I przypominam, że już najpóźniej w jesieni przyszłego roku sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych będzie musiał Kongresowi amerykańskiemu złożyć sprawozdanie z tego, jak Polska te roszczenia żydowskie realizuje. No i widzimy, że przygotowania idą pełną parą. Pan Jonathan Daniels tu się uwija jak w ukropie. Wszyscy mu tam piją z dzióbka i tam skaczą z gawędzi na gałąź przed nim. Pan premier Morawiecki już się wycofał z podwyżki cen prądu, nawet tak nagle, że nie zdążył swoich ministrów poinformować o tym. Ministrowie myśleli, że nadal będą podwyżki i rekompensaty, a tu pan premier Morawiecki ich zbił z pantałyku całkowicie. No i nie wiem, w jaki sposób teraz będziemy szukać 20 miliardów, tak jak Zagierka, bo Zagierka była akcja Szukamy 20 miliardów i jak pisze poeta Janusz Szpotański, niestety nic my nie znaleźli, przecież to pcimnie wyspa skarbów. No i proszę Państwa, tym optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem w roku 2018.
No i spotkamy się już w nowym roku 2019, chciałem powiedzieć 1919, ale bym dopiero tutaj strzelił gafę. Odmłodzilibyśmy się o 100 lat, a tak to niestety musimy odbyć jeszcze jeden bolesny powrót do rzeczywistości właśnie w postaci końca starego roku i początku nowego. Mam dwa pytania. Pierwsze, co to jest ten kukuniek? Kukuniek to jest inna nazwa pana prezydenta Lecha Wałęsy. A stąd się to wzięło, że taka znajoma pani ze sfer dyplomatycznych tak go nazwała i mnie się ta nazwa bardzo spodobała, bo ona oddaje charakter osoby.